będzie więcej biopaliw. Nagrodzone raporty z Orlen Insight. Orlen zaprasza młodzież do teatru. To jest studio grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam i zapraszam na nasz program informacyjny. Zaczynamy! Orlen Południe to spółka, która poza Jedliczem rzecz jasna ma swoją siedzibę w Trzebini. Spółka z naszej grupy kapitałowej, która, nie wiem czy Państwo wiecie, była pierwszym producentem biopaliw w Polsce i teraz właśnie inwestuje w instalację, która rzeczone biopaliwa produkuje, by było ich dwa razy więcej. Przemysłowa instalacja do ich produkcji powstała w 2004 roku w efekcie analiz monitorowania międzynarodowych tendencji rynkowych i koncentracji na osiągnięciu wysokich parametrów produktów. Spółka Orlen Południe postanowiła zainwestować w rozbudowę instalacji do produkcji estrów metylowych do poziomu ponad 200 tysięcy ton rocznie. Firmy, które wprowadzają paliwa na rynek, są zobligowane do tego, żeby wprowadzić również pewną ilość biokomponentów. Ta ilość biokomponentów określona jest poprzez Narodowy Cel Wskaźnikowy. Jest to zapisane w ustawie o biopaliwach. PKN Orlen jest jedną z takich firm i również jest zobligowany do wprowadzenia pewnego udziału biopaliw razem z paliwami, które wprowadza na rynek. Ten narodowy cel wskaźnikowy rośnie. W 2017 to jest 7,1%, do 2020 8,5%. W związku z tym potrzeby i zakupowe podmiotów takich jak PKN Orlen wzrastają. Ta inwestycja wpisuje się w strategię zabezpieczenia wolumenu i odpowiedniej ilości biokomponentów dla grupy PKN Orlen. W ostatnich dniach na terenie inwestycji pojawiły się wielkogabarytowe elementy. Wyzwaniem był transport 25-metrowego zbiornika, pokonywanie zakrętów tyłem i posadowienie go w docelowym miejscu przy pracującej na pełnych obrotach wokół instalacji. Teraz przed wykonawcą prace montażowe elementów o mniejszych gabarytach, próby technologiczne i rozruch po zakończeniu inwestycji. W ramach rozbudowy nie zwiększamy pojemności magazynowej. Co za tym idzie, logistyka dostaw i logistyka wydań surowców będzie musiała stać na najwyższym poziomie, gdyż czasy, okresy przechowywania znacznie nam się skrócą. Na rynku polskim będziemy jednym z największych producentów estrów. No będziemy również liczącym się producentem estrów w Europie. Zakończenie inwestycji spółka Orlen Południe planuje w maju 2017 roku. Jednym z elementów budujących kulturę korporacyjną w ramach grupy Orlen jest wymiana wiedzy i doświadczeń. Przy tak dużej liczbie pracowników narzędziem, które ułatwia ten kontakt, jest portal Orlen Insight. Autorzy publikacji dzielą się swoimi obserwacjami po odbytych konferencjach czy seminariach, albo też publikują raporty na konkretne, branżowe tematy. Pomysłodawcy platformy Orlen Insight postanowili nagrodzić autorów najczęściej czytanych publikacji, biorąc też pod uwagę ilość polubień konkretnych tekstów przez czytelników. Pomysł na plebiscyt wziął się stąd, że chcieliśmy, wprowadzając odrobinę rywalizacji między autorami raportów, ale też myślę, że między biurami, z których autorzy raportów się wywodzą, żeby zwiększyć popularność serwisu Orlen Insight. I to zarówno wśród czytelników, zachęcając ich do częstszego czytania raportów, jak i wśród ekspertów, zachęcając, żeby więcej pisali. Wśród nagrodzonej trójki znaleźli się Iwona Woźniak-Konopa, Aleksander Winie oraz Anna Patek. Wyróżniony raport dotyczył customer experience, czyli relacji organizacji z klientem oraz customer journey, czyli tej całej jakby drogi, którą pokonuje klient, pojawiając się chociażby na naszej stacji. Po publikacji raportu byłam bardzo mile zaskoczona, ponieważ współpracownicy dopytywali o raport chociażby w windzie. Nagrodami w plebiscycie są książki dla trzech autorów najpopularniejszych raportów z dedykacją prezesa Sławomira Jędrzejczyka. Zwycięzcom gratulujemy i polecamy aktywność na portalu Orlen Insight. W miniony weekend w Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się premiera sztuki edukacyjno-profilaktycznej zatytułowanej Jazda. Było to możliwe dzięki projektowi Orlen dla Płocka Kultura z Pasją. Teraz sztuka ze względu na swój charakter będzie wystawiana jeszcze wielokrotnie dla młodzieży w wieku szkolnym. Sztuka Jazda to kolejna propozycja działań kulturalnych o charakterze edukacyjnym realizowanych z inicjatywy Orlenu poświęconych ważnej społecznie problematyce uświadamiania negatywnych skutków dla zdrowia i życia, jakie niesie zażywanie narkotyków i dopalaczy. Profilaktyka antynarkotykowa została zainicjowana na deskach Płockiego Teatru w styczniu przez Teatr Kamienica, z którym Orlen współpracuje. Uczniowie gimnazjów mieli wówczas możliwość obejrzenia multimedialnego spektaklu Dopalacze 7 stopni donikąd. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 1000 osób. Autorem
i reżyserem Jazdy jest Mariusz Pogonowski. Zainspirowany problemami młodych ludzi, czerpał wiedzę z materiałów policji, straży miejskiej, psychologów, a przede wszystkim z forów internetowych, na których swoje doświadczenia opisywali ludzie borykający się z uzależnieniami. Chcemy uratować młodego człowieka, chcemy zwrócić uwagę tym młodym ludziom na to, że narkotyki, dopalacze są bardzo niebezpieczne, że nie ma żartów z uzależnieniem i że nie wychodzi się z piekła nienaruszonym. Spektakl odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Płocku na scenie kameralnej. Potem będziemy go grali często dla młodych ludzi, a 1000 biletów dla tych właśnie płoczan młodych wykupił PKN Orlen, ponieważ finansuje w dużej części ten spektakl, jest mecenasem kultury. Spektakl, choć przede wszystkim, to jednak nie tylko kierowany jest do uczniów gimnazjów i liceów, ale także do osób dorosłych, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Po każdym przedstawieniu planowane jest spotkanie i dyskusja z psychologiem i przedstawicielami policji oraz Stowarzyszenia Monar, zajmującymi się profilaktyką uzależnień. W Orlen Arenie podczas jednego z feryjnych dni bawiło się ponad 100 dzieci. Wszystkie przyszły na zimowy kamp 2017. To była trzecia już edycja tej imprezy, choć pierwsza zorganizowana przez wiślackie kluby piłki ręcznej i nożnej. Dla wszystkich przybyłych dzieci zawodnicy i trenerzy przygotowali 9 stref zabaw, w których każdy z młodych sportowców mógł spróbować swoich sił w ogólnorozwojowych ćwiczeniach. Tego dnia na parkiecie Orlen Areny królowały fikołki, slalomy, podania, gra w berka i wiele innych atrakcji. Wiadomo, że jest to bardziej zabawa niż trening, ale troszeczkę rzemiosła, czy to z szczypiorniaka, czy piłki nożnej, można liznąć. Frekwencja ogromna, wszyscy świetnie się bawią, więc to trafiony pomysł. Bo nawet klub był dwusekcyjny i łączył obydwie dyscypliny, to choć pracowałem tyle lat w nim, to nie pamiętam, żebyśmy organizowali wspólną taką akcję. Owszem, marketingowe, promocyjne, ale trening taki selekcyjny to nie, świetny pomysł. Ubraliśmy je w takie same koszulki, nie wyróżniają się poza wzrostem i ewentualnie wagą. Świetnie się bawią, mam nadzieję, jak i dziewczynki, jak i również i chłopcy. Taki chyba jest cel tej akcji, żeby właśnie dzieci były aktywne fizycznie, żeby miały radość z tego, co robią i bardzo się cieszymy, że możemy swoją obecnością zachęcić troszkę nasze małe pociechy, żeby po prostu były aktywne. Ja uwielbiam takie spotkania, bo sam wiem, że żeby się zacząć grać w piłkę ręczną, trzeba od najmłodszych lat gdzieś trenować i młode dzieci tą piłką ręczną zarażać. I myślę, że dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem. Jest mnóstwo fajnych, młodych dzieci, które chciałyby trenować piłkę ręczną, ale też dopiero ją poznają. Bez względu na to, czy uczestnicy kampu wolą na co dzień piłkę kopać, czy nią rzucać, atrakcja spotkania ze swoimi idolami i możliwość wspólnej zabawy była świetnym pomysłem, zwłaszcza dla tych najmłodszych, którzy ferie spędzali w mieście. Na koniec mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do współpracy. Dziś niemal wszyscy robią zdjęcia czy kręcą krótkie filmiki wideo. Czekamy na Wasze selfie, na zdjęcia Waszych pociech, na filmiki, na których widać, jak całymi rodzinami spędzaliście ostatnie 2 tygodnie. Chcemy je pokazać na naszej antenie, a oto szczegóły. Za nami czas ferii zimowych. Mamy dla naszych widzów propozycje. Czekamy na Wasze relacje foto, wideo bądź w każdej innej postaci, gdzie byliście i jak spędzaliście zimowy czas. To propozycja nie tylko dla pracowników grupy Orlen, ale również dla mieszkańców, którzy oglądają nas w telewizji lokalnej. Nie ma znaczenia, czy byliście gdzieś poza miejscem zamieszkania, czy też były to ferie w mieście. Pokażcie nam, jak i gdzie je spędzaliście. Czekamy na wiadomości od Was pod adresem e-mailowym orlenstudio@orlen.pl. Oczywiście opublikujemy je także na naszej antenie. Zapraszamy do wysyłania. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Studio Grupy Orlen powróci do Was już za tydzień. Do zobaczenia.